abyście nam, nauczycielom tej szkoły, dali taką krótką informację zwrotną o tym, co tutaj zobaczyliście w naszej szkole, czy to, co robimy, jest właśnie takie, byśmy mogli otrzymać. Zostawcie nam jakiś ślad, napiszcie jeden, dwa argumenty przemawiające za tym, że jesteśmy szkołą uczącą się. Elżbieta Elmrych, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Lubieszewie. Jestem dyrektorką tej szkoły od 25 lat już i w tej chwili otrzymaliśmy dzisiaj tytuł Szkoły Uczącej się. Jest to ukoronowaniem naszej kilkuletniej pracy nad wdrażaniem i oceniania kształtującego i pracy w laboratoriach praktyki edukacyjnej. W tej chwili pracujemy nad praktyką obserwacja wybranych uczniów i dzięki temu czynimy uczenie się naszych uczniów widocznym, takim, że rzeczywiście uczniowie na lekcjach uczą się i mogą dzięki temu osiągać lepsze wyniki w uczeniu się. To niezwykłe wyróżnienie, prawda? Tak, jest to zaszczyt, który spotkał naszą szkołę, ale oczywiście dzięki temu, że wszyscy wspólnie, w całym gronie współpracowaliśmy. Współpraca między nauczycielami w naszej szkole jest właśnie mocną stroną całego grona i bardzo dobrze i współpracujemy ze sobą, ale ta współpraca polega przede wszystkim na poprawianiu uczenia i nauczania w naszej szkole. Nauczyciele nagrywają lekcje, analizują je potem, wspólnie pracują nad konspektami lekcji, chodzą również do siebie na obserwacje, bo na tym także polega nasza praktyka, profesjonalna praktyka pracy nauczycieli. Pani dyrektor, jedna szkoła z 30 w Polsce i jedyna tego typu szkoła jako laboratorium w Polsce, tak? Tak, jesteśmy jedyną szkołą podstawową, która tę praktykę realizuje. I właściwie to polega na tym, że sami torowaliśmy sobie drogę, po prostu odkrywaliśmy nieznane. Sami tworzyliśmy nowe narzędzia, zastanawialiśmy się, co w tej praktyce działa, a co odrzucić, co sprawia zbyt dużą trudność i jest nieefektywne. Także w tej chwili po prostu cała nasza czteroletnia praca jest już uhonorowana. Ogromny. To jest rzeczywiście wielkie wyróżnienie, ten certyfikat szkoły uczącej się. Myślę, że Pani Marto, zrobimy dużo, żeby tą blachę rozpropagować w najbliższych godzinach, tak żeby wszyscy wiedzieli, że szkoła takie wyróżnienia otrzymała, ale oczywiście to są tylko zewnętrzne jakby atrybuty tego, że tu się dużo dzieje, a dzieje się naprawdę dużo. Ja lubię przyjeżdżać do tej szkoły na różnego rodzaju spotkania. Miałem okazję być na szkoleniu, właśnie też związanym z eksperymentami pedagogicznymi w 2013 roku. Byłem tutaj na spotkaniu z panem Williamem Strutem z Uniwersytetu Columbia. To rzeczywiście się dzieje. To dzieje się tutaj w Lubieszewie, dlatego tym bardziej jestem dumny z grona pedagogicznego, no i szczególnie z pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Mam też takie poczucie dumy z tego, że tu w tej szkole mamy laboratorium praktyk edukacyjnych. To rzeczywiście brzmi bardzo dumnie. Powiem też państwu, że to nie są tylko różnego rodzaju szkolenia i eksperymenty pedagogiczne, ale jest to także, są namacalne efekty pracy. Szkoła w Lubieszewie jest jedną z lepszych, jeśli chodzi o wyniki egzaminów zewnętrznych. I myślę, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję spotykać się przy takich miłych sytuacjach. A pani Małgosi, jakiś drobny motyw żuławski.
Nazywam się Małgorzata Ostrowska, jestem przedstawicielką Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, które prowadzi program Szkoła Usząca się wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. I dzisiaj mieliśmy przyjemność odbywać konferencję szkół uczących się, podczas której koleżanki i koledzy ze szkoły podstawowej w Lubieszewie prezentowali jedną z praktyk, którą się zajmujemy. Jest to praktyka obserwacji wybranych uczniów. Celem tej konferencji było upowszechnienie, pokazanie tej praktyki w okolicznych szkołach, ale też uzyskanie od szkoły informacji o tym, w jaki sposób my możemy też pomóc nauczycielom tej szkoły jeszcze bardziej udoskonalić swoją pracę, warsztat zawodowy. Podczas dzisiejszej uroczystości szkoła otrzymała także honorowy tytuł Szkoły Uczącej się, który jest takim najwyższym honorowym odznaczeniem, można powiedzieć tytułem, który jest odbiciem umiejętności nauczycieli i ich wspólnej pracy zespołowej nad doskonaleniem uczenia się. Jak wiele szkół ma takie wyróżnienie? Ale tytuł tej szkoły, uczącej się, tak? W tej chwili w Klubie Szkół Uczących się i Laboratoriach Praktyki Edukacyjnej mamy łącznie 30 szkół w Polsce, przy czym tytuł Szkoły Uczącej się, szkoła podstawowa w Lubieszewie, jest jedyną w Polsce szkołą laboratorium, która otrzymała ten tytuł za pracę nad poprawianiem efektów nauczania. Dlaczego właśnie ta szkoła, proszę powiedzieć? To jest zupełnie wyjątkowa szkoła, jedyna, jak już powiedziałam, w całej Polsce i ona prowadzi tę praktykę i upowszechnia właśnie w klubie SUS. Tutaj nauczyciele mają przestrzeń do tego, żeby rozmawiać i snuć refleksje na temat tego, jak uczniowie się uczą, myśleć o tym, w jaki sposób im w tym pomóc, wdrażają, planują zmianę i efekty jej widzieliśmy też dzisiaj podczas konferencji. To znaczy, że szkoła w Lubieszewie może być przykładem dla innych szkół, prawda? Jak najbardziej. Jest to zupełnie wyjątkowy przypadek. Podejmują się ambitnego zadania. Mogą być taką placówką, która jest wzorem prowadzenia nauczania w całej Polsce. Miło nam to słyszeć. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.